Maciej Kmiecik, witam w wydaniu specjalnym rozmów nie tylko o sporcie. Wydanie specjalne, bo łączymy się z Afryką, łączymy się z Marokiem, gdzie jest Wojciech Gawroński. Witam serdecznie, panie Wojtku. Witam, witam. Ostatnio, kiedy rozmawialiśmy pod redakcją Kuriera Ostrowskiego, był pan tuż przed wyprawą właśnie do Afryki. Wczoraj, można powiedzieć, udało się zrealizować ten taki podstawowy cel, czyli dojechać do Afryki. Gdzie jest pan w tej chwili dokładnie? Tak jest, udało mi się. Dopłynąłem wczoraj praktycznie po południu, koło 16 do Maroko. Płynąłem z południa Hiszpanii, także pół dnia w Afryce za mną i jedna noc już z przygodami. No właśnie, jakie przygody? No dzisiejszą noc chciałem spędzić na plaży. Zszedłem sobie już nad samo morze. I podszedł do mnie strażnik graniczny i pokazywał, że nie bardzo tutaj, że jest niebezpiecznie, że to jest tam graniczne terytorium. No i powiedział mi, że mam iść wyżej, więc poszedłem tam trochę wyżej, 100-200 metrów. I o godzinie pierwszej w nocy, jak już spokojnie poszedłem spać, podjechał patrol straży granicznej i stwierdził, że jednak tutaj też nie mogę spać i wskazał mi kolejne miejsce, stację benzynową, na której mam podejść bez problemu sobie i spać, dlatego przygody były, no ale na stacji już wszystko ok. A czy generalnie udało się wyspać, tak? No. Powiedzmy w takich warunkach. Trochę pospaliśmy. A generalnie wcześniej jakieś przygody były, czy spokojnie w miarę wyprawa przebiegała? Wyprawa bez jakichś tam większych przygód. Co prawda zmieniła się trasa, bo Algieria, lądowe granice ma dalej zamknięte, dlatego też musiałem zmienić trasę. Nie mogłem jechać przez Tunezję i Algierię, więc z Palermo musiałem polecieć do Hiszpanii, gdzie z Hiszpanii już dostałem się do Maroku, więc dwa kraje niestety ominąłem, ale też jest super. To była też taka trochę spontaniczna decyzja, tak? Z tego, co śledziłem pana media społecznościowe, gdzieś tam tak naprawdę dojechaliście do Palermo, skąd była opcja dalszej trasy, ale jednak wybrany plan B i przeloty do Sewilli, tak? Tak jest, tak jest. Do Palermo wszystko szło według planu jak należy, ale od tygodnia, dwóch przed przyjazdem do Palermo śledziłem cały czas, co tam się dzieje w Algierii. No i do samego przyjazdu do Palermo praktycznie nie wiedziałem, czy się otworzy, czy się nie otworzy. No niestety się nie otwarła, więc praktycznie w jeden dzień musiałem improwizować i szukać jak najtańszej, jak najlepszej, jak najszybciej opcji, żeby dostać się do Afryki i móc jechać dalej na południe, bo mogłem dojechać, popłynąć do Tunezji, ale Tunezja była już tak zblokowana, bo graniczy tylko z Algierią i z Libią. Ani w Algierii, ani w Libii nie mógłbym wjechać, więc musiałbym wrócić z powrotem do Europy. Dlatego też zdecydowałem, że spróbuję od Hiszpanii. No i udało się znaleźć w miarę tani lot i do Sewilli już poleciałem bezpośrednio lotem. Czy przy okazji trochę też Hiszpanii i Gibraltar zwiedzony, tak? Tak jest, no niestety straciłem dwa dni podróży dojeżdżając do Gibraltaru, bo jednak dla mnie niecałe 100 km w jedną stronę to jest dzień, więc musiałem do tego Gibraltaru dojechać, po czym wrócić znowu do portowego miasta, gdzie udałem się właśnie dopiero wczoraj do Afryki. Miałem już być dwa dni temu, ale było warto. Ale generalnie chyba w czasie mniej więcej jest pan takim, jaki pan planował, bo te 30 dni udało się dotrzeć do Afryki. Teraz już czas na eksplorację Czarnego Lądu. Tak jest, tak jest. Wszystko mówię, tak jakby miałem jeszcze mniej więcej dwa tygodnie po tej Algierii i Tunezji, dlatego też mi się trochę to skróciło. Szybciej się dostałem, co prawda większym kosztem, ponieważ pieniądze też jednak trochę więcej kosztowało to niż samo przemierzanie na rowerze, sam lot. Ale tak, wszystko jest jak praktycznie planowałem mniej więcej. Jaka pogoda w Afryce? Duży upał? No dziwo nie. W tej chwili mam bardzo przyjemną temperaturę, bo około 22-3 stopni bodajże w cieniu. W samych Włoszech miałem upały, 33 były w cieniu stopnie, a w tej chwili tutaj trochę odpuściło. A teraz jaki plan właśnie na tą Afrykę? Maroko na początek i co później? W tej chwili kieruję się na zachód, Maroko. I będę kierował się na południe w stronę Senegalu. Senegal to jest mój cel taki największy, ale co, jak, gdzie, to naprawdę nie wiem, bo też trochę się dowiaduję o Mauretanii, że jest dość niebezpiecznie, dlatego na razie mam dwa tygodnie mniej więcej po Maroko i
co będzie, to jest tak samo jak w Palermo. Okazało się, że Algieria zamknięta, a niestety trzeba coś wymyślić. Tak samo będzie tutaj. Jeżeli dowiem się, że w Mauretanii jest dość niebezpiecznie, będę improwizował, będę myślał, co dalej. Czyli dużo właśnie takiej też improwizacji tutaj jednak się dzieje. Musi być pan też na bieżąco z internetem, dostępem do mediów, żeby wiedzieć, co się dzieje. Generalnie nie jest problem właśnie wykupienie tam internetu i żeby w miarę działał. My się połączyliśmy, udało się. A jak tak na całej trasie wygląda to generalnie? Znaczy, Europa to wiadomo, to nie jest naprawdę żaden problem. Parę euro trzeba zapłacić, żeby mieć dostęp nielimitowany do internetu lub sam swoich polskich sieci też oferują takie rzeczy. Tutaj już w Afryce nie ma znaczy jest możliwość, ale jest bardzo drogi internet, jeżeli chodzi o Polski. Dlatego też wykupiłem kartę sobie tutejszą. Kosztowała mnie 50 zł na polskie przeliczając i mam chyba miesiąc 10 giga internetu, więc jest to 4G, jest trochę wolniejszy internet, ale ja więcej nie potrzebuję, żeby właśnie się skontaktować, porozmawiać. A proszę powiedzieć, jak się podróżuje w pojedynkę, bo do pewnego momentu jechaliście w dwójkę, na pewno było raźniej. Teraz już podróżuje pan sam, jest niebezpiecznie, gdzieś tam tak trochę z duszą na ramieniu? Jak się podróżuje? No, ja lubię podróżować w pojedynkę, lubię być, że tak powiem, sam ze sobą i samowystarczalny, ale też lubię, jak było z Mateuszem, z przyjacielem, z którym do Palermo jechaliśmy, też było super, więc lubię jedno i drugie, dlatego też trochę w pojedynkę, trochę z przyjacielem, a jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo, już tyle nocy, dni w podróży w różnych krajach, że nie obawiam się. Są to ludzie też jak wszędzie indziej, z którymi można rozmawiać. Jeżeli jest się przyjaźnie nastawiony człowiekiem i stara się znajdować takich ludzi, to myślę, że ja się nie obawiam o niebezpieczeństwo. To życzymy dalszej podróży, żeby wszystko się układało według planu, żeby nie trzeba było wdrażać w życie planu B lub C, ale żeby tam gdzieś naprawdę było przede wszystkim bezpiecznie, no i dużo, dużo przygód, ale tych pozytywnych, szerokości na drodze i do zobaczenia już, być może jeszcze się uda nam połączyć w trakcie pana podróży, a już serdecznie zapraszamy w Ostrowie po powrocie do naszej redakcji, żeby podzielić się wrażeniami z całej eskapady. Trzymamy kciuki za powodzenie. Dziękuję Jasne. Serdecznie. Dzięki za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo. To było wydanie specjalne Rozmów nie tylko o sporcie. Moim gościem był Wojciech Gawroński, podróżnik z Ostrowa Wielkopolskiego, który przemierza obecnie Afrykę, jest w Maroku. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w kolejnym wydaniu Rozmów nie tylko o sporcie.